Cześć, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Torchlight. W poprzednim odcinku udało nam się zebrać klucz, obie części klucza i rozwalić bossa. Także teraz wysyłają nas do maszynisty, aby nas zawiózł gdzieś, także sprawdzimy, gdzie to nas wszystko zaprowadzi. Już mam... Oglądajmy sobie cinemata. Wiedziony przez mroczne serce Orkraka ukradł esencję dwóch strażników. Pozostali żyją w pustkowiach otaczających Zeryfosz. Alchemik z pewnością tam uderzy w następnej kolejności. Musisz stawić mu czoła, nim padnie kolejny strażnik. No i witam z powrotem. Także jak wyszło, jak już widzieliście w cinemacie, no po prostu musimy się zająć tym alchemikiem, zanim dostanie się do strażnika. Także mam nadzieję, że nam to się uda. Łącz składniki, aby się uczyć. Czy mikstury zdrowia? Sprawdźmy. Duża mikstura zdrowia, mikstura zdrowia. Okej. Tutaj nie. Łowisko, to no w sumie sprawdźmy może jakie... Nie chcemy iść do enklawy. Sprawdźmy może co tutaj nam się uda ciekawego złapać teraz. Szakalokon. Dobra, to był ostatni raz. Siecioryba. Okej. Akt drugi. Tutaj jeszcze bym chciał sprawdzić. Tutaj niszczyciel klejnotów. Łowisko. Okej. Zejdźmy sobie niżej. Strażnik powietrza. To z nim się musimy chyba... Z nim się musimy skontaktować teraz. Oj, przepraszam. Rozumiem, zajmiemy się tym. New quest. Sprawdźmy, może coś ciekawego nam się... tak jest. To już się nam tak naprawdę nie... Ej. Mikstura zdrowia, dziewicy do regeneracji, to jest ta. Wywalmy ją. To jest 1500, to sobie wsadzimy tutaj. Tu już chyba raczej nic nie wykupimy. Tutaj gościu sprzedaje broń, sprawdźmy może on coś ciekawego w końcu ma dla nas. Różdżka. Elektryczność, obrażenia od lodu. Nie, jakoś mnie to bardzo tutaj nie interesuje. Okej. Idźmy dalej, zobaczymy. Tu jakieś jeszcze jedno zadanie nam się pokazało. Tak jest.
kolejna osoba, która wymaga naszej pomocy. Ciężkie jest życie bohatera, nieprawda? No i tutaj już widzę, mam 7 punktów umiejętności, także mam nadzieję, że jakieś odblokowały mi się nowe czary. Jest płonąca kolumna. Dobre to generowanie ładunku. Regeneracja 9 sekund. Nie, to mnie jakoś nie... Promień łukowy. Pięknie. To mi się wydaje, że może być dobre. Można ulepszyć ten, co jest. Okej, to może jeszcze bym to sprawdził. Bardzo nie głupie. Chyba lepsze. Myślałem, pięknie. Jeszcze coś mi się udało wyciągnąć. Połowić trochę rybek. Rekin tunelowy. Chciałbym sprawdzić... O nie, nie mam nic niestety. Sprawdzić w końcu, jak ten dynamit wygląda w tych łowiskach. Natomiast, jak sami zauważyliście, no, wcześniej go nie kupowałem, a też jakoś nie chcę lecieć. Zegar słoneczny. O, jest zawsze aktywna. Zawsze lepsza o 6% koszt manny. Okej.
Nie są ściemane. A typowa regeneracja. Taka typowa kapliczka wymaga na manę. Że nie najgłupsze. Okej, okay, tutaj coś dziwnie jest. Te filary ognia naprawdę konkretne, bardzo mi się podobają. Zadanie. Hello there. Zaraz o to coś mi. Okej, jeszcze raz. Hello there. Oczywiście. You have a new quest. Akurat co jak co, ale tych tarczowników to ja bardzo nie lubię. Gdyby się nie pokazali, to świadczą tylko same kłopoty. Ujście mamy. Ciekawego do tej pory się nie działo. Wejdźmy sobie tutaj. Zobaczymy, gdzie nas to teraz doprowadzi. Kolejna jaskinia, kolejne elitki mam nadzieję. Tylko nie za dużo, bo jakoś mi ostatnio za bardzo nie wychodzi ten cały survival tutaj. Hej. Widzieliście te drgania, to prawdopodobnie będzie coś dużego tutaj na nas czekać, a przynajmniej na to liczę.
Chociaż jedyne, czego nie chciałbym się tutaj teraz nabawić, jest śmierć. Także będę do tego podchodził bardzo powolutku. Zobaczymy, Wilma mamy. Dobra opcja. Gdyby tak częściej się odnawiało, to bym nie musiał się w ogóle przejmować o swoje punkty many. Właściwie to teoretycznie już nie muszę, jak zdążyliście sami zauważyć, przy każdym takim większym wybuchu ono mi się po prostu odnawia do pełnego poziomu. Bardzo fajna sprawa. No już jesteśmy prawie przy końcu. Szkur. Będę uważał, to tak właśnie wyszło. Czyszczę sobie tutaj całe to przejście. I tutaj użyjemy tej kapliczki teraz. Zapomniałem, właśnie przyznaliśmy jakieś te naramienniki. No nie, no to są ogólnie genialne, nie?
Złe ziemie, trafienia krytyczne, do obrażeń krytycznych, trafienia krytyczne, dobra. Do szybkości ruchu. Okej. Ale tak. Żywotności potrzebujemy 51. Albo odpowiedni level. Jakikolwiek kuźwa klejnot, to trzeba się tego wszystkiego cholestwa pozbyć. Obstawiam, że tu coś się będzie działo. No. Zaraz rozpadniemy i wracamy na powierzchnię. Super. To by było na tyle. Zakończyliśmy właśnie misję. Wrócę tutaj jeszcze do tego gostka, żeby zwrócić. Zobaczymy, jak tam z nagrodą wszystko wyjdziemy. I wtedy się pożegnamy. I mam nadzieję, zobaczymy przy następnym odcinku. Hello there. Szybkość gromadzenia ładunku. Okej, to dostaliśmy ten oto żar z rozpadliny. Broń kradnie punkty many, to by było dość ciekawe. Okej, super. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, za bycie ze mną podczas tego odcinka. Zapraszam was do kolejnego. No, jeżeli się podobało, nie zanudziłem was za bardzo w tym odcinku, bo nic się nie działo, ale jak trzeba, to trzeba. Zapraszam do oglądania kolejnego, łapkowania, subskrybowania. Trzymajcie się, na razie. Hej!